Otwórzmy Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, rozdział 4. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia, aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło. A liczba mężów wzrosła do około 5000. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi i uczeni w piśmie oraz Annasz arcykapłan i Kajfasz i Jan i Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało, bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat, a gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twemu, czemu zburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu,
Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Mamy tutaj przykład takich samych ludzi jak my, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i tym się różnili od otoczenia, że oni znali dobrą nowinę, a otoczenie nie znało dobrej nowiny o Panu Jezusie. I dlatego, żeby ten brak u tych, którzy byli dookoła, uzupełnić, oni mówili. Oni mówili do ludu swoimi ustami. I dzisiaj też tak jest, że wierzący nie mogą milczeć, tylko mówią. Jak nie mogą powiedzieć, to coś napiszą. Albo gdzieś w jakiś inny sposób to starają się przekazać. Po prostu z obfitości serca wypływa przez usta, przez klawiaturę, przez inny sposób, przez rozdanie jakiejś ulotki, przez podrzucenie ulotki. Są różne sposoby. I gdy ktoś na przykład mówi, to od razu jest opozycja. Nieraz, gdy rozdajemy na przykład ulotki, spotykamy takich, którzy zaraz przychodzą. On jest taki, uważa się za ważnego, ma mundur, czapkę czasem ma, buty skórzane. Mówi, tu nie wolno rozdawać ulotek. Wolno, konstytucja mówi, że wolno, więc kłamie. Ci też kłamali, przyszli kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze. Gdzie można głosić Słowo Boże, jak nie w tym miejscu, gdzie oni się znajdowali? To było dokładnie to miejsce, gdzie należało głosić o Panu Jezusie. A ci kłamcy diabelscy przyszli i kłamali, że tu nie wolno. Straż świątynna, która powinna pilnować, żeby tam było ogłoszone Słowo Boże, została przyprowadzona, żeby uciszyć tych, co mówili Słowo Boże. To jest po prostu skandal nad skandale, co się wyprawia. I oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują i zmartwychwstanie w Jezusie, dokładnie odwrotnie powinno być. Wszyscy powinni być oburzeni, że tamci nie mówią. To wy mieliście mówić. To wy, saduceusze, to wy, strażo świątynna, to wy, kapłani, od was się wymaga głoszenia Słowa Bożego. Tak mówi między innymi Malachiasza, że to kapłan miał pilnować poznania wśród ludu, miał głosić, a on tutaj ucisza głoszących Słowo Boże. Więc widzimy, że ludzie mają tą tendencję, że jeśli dorwą się do jakiegoś stanowiska, na którym Bóg wymaga, żeby coś robili,
to oni to stanowisko często zamieniają w blokowanie tego, co mają mówić, co mają robić, co mają wykonywać. Dziś chyba najbardziej jaskrawym przykładem są różnego rodzaju służby publiczne. Szkoła ma uczyć. Należy się uczyć na uniwersytetach, a nie na błędach. A dzisiaj szkoły, uniwersytety zajęte są protestowaniem politycznym, czy też jakąś demoralizacją seksualną, czy też różnego rodzaju akcjami związanymi z tym, żeby z tych uczniów, studentów zrobić po prostu osoby całkowicie rozchwiane. I jeżeli ktoś zaczyna przedstawiać fakty, to jest bardzo szybko usuwany. I to tak samo się dzieje nie tylko na religijnym polu, tak jak tutaj widzieliśmy, ale na każdym polu, gdzie po prostu jest obowiązek uświadamiania ludzi. I widać, że oni nie tylko ich uciszali, ale wręcz użyli przemocy, ujęli ich i wtrącili do więzienia. Czy może być coś bardziej niepoważnego w zachowaniu tych, którzy powinni po prostu, straż świątynna powinna uporządkować lud, powiedzieć, o tutaj się ustawcie, żebyście lepiej słyszeli, bo ci ludzie wam mówią Słowo Boże na podstawie zakonu. Więc ta straż świątynna, ci saduceusze powinni się też przyłożyć do tego, żeby to było lepiej słychać. A oni ich ujęli i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Więc spędzili noc w więzieniu. Ja kiedyś byłem w więzieniu pierwszy raz w życiu i byłem tam tylko godzinkę odwiedzić więźniów. I byłem chory 2 tygodnie. Tak przytłaczające jest to miejsce. A nie byłem tam jako skazany. Byłem jako osoba odwiedzająca. Po prostu ten odór więzienia, a przecież dzisiaj warunki są dużo lepsze, chodził za mną przez 2 tygodnie. Czułem go w kanapce, czułem go w herbacie, czułem go w mydle do mycia rąk, czułem go wszędzie. I po prostu wyprałem ubrania, w których byłem w tym miejscu, wypłukałem i dalej je czułem. Po prostu to jest tak straszne miejsce, a ci uczniowie zostali tam wrzuceni do więzienia aż do następnego dnia, nie wiedząc, czy tylko się skończy na zatrzymaniu, czy może na karze, która pochłonie ich życie. Ale my mamy mówić, nawet jak nas straszą. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło. I przecież właśnie o to chodziło. Uwierzyło. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz, będziesz potępiony i byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Ale ci uwierzyli. I widać, że liczba mężów wzrosła do około 5000. Wtedy jeden Piotr powiedział jedno kazanie. I uwierzyło 3000 osób. Dziś trzeba powiedzieć 3000 kazań, aby uwierzył jeden. Takie mamy czas. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi i uczeni w piśmie. Widać, że wszyscy, którzy powinni pilnować tego, żeby Słowo Boże się rozchodziło, zebrali się po to, żeby Słowo Boże się nie rozchodziło. I uczeni w piśmie, czyli skrybowie, ich zadaniem było to, żeby przypilnować, żeby Słowo Boże było dokładnie spisane, kropka w kropkę, przecinek za przecinkiem i żeby bez błędów było, ale po co ono było? Żeby je czytać, żeby się rozchodziło. Żeby nie było tam żadnych problemów z zrozumieniem, co Bóg chciał przekazać ludowi i oni też tu się zgromadzili po to, żeby tłamsić Słowo Boże. Całkowicie odwrotnie niż zostali przez Boga powołani. Oraz Annasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander. Kogo tam nie było? Z rodu arcykapłańskiego. Czyli można powiedzieć, najważniejsze osoby, które powinny pilnować głoszenia Słowa Bożego, zebrały się, żeby Słowo Boże tłamsić i uciszać. I postawiwszy pośrodku, pytali się, co za postawa, jak pytali się, jaką mocą
To co, wy nie wiecie? Przecież to jest oczywisty cud, jest napisane. Człowiek chory 40 lat został uzdrowiony. Jak można zadać takie pytanie? Jaką mocą i w czyim imieniu to uczyniliście? Raczej powinno być pytanie, powiedzcie nam Słowo Boże, bo chcemy je lepiej zrozumieć. Przecież od razu widać, że wasze poselstwo jest prawdziwe. Ale nie. Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi. Pełen szacunek. Przecież on powinien powiedzieć to, tak mówiąc po ludzku, bardzo, bardzo ostro. Ale nie. Duch Święty uczy nas, że łagodny język łamie kości. Mamy być znani z tego, że wszystkim ludziom znana jest nasza łagodność. Pan jest blisko. Tak jest napisane w liście do Filipian. Więc Piotr pełen Ducha Świętego, Ducha Świętego, który knota tlącego nie dogasi, mówi z łagodnością i szacunkiem. Przełożeni ludu i starsi. Choć po ludzku powinno się gotować. Po ludzku chciałoby się ściągnąć ogień z nieba, jak Eliasz, aby pochłonął tych wszystkich obłudników. Ale nie, my jesteśmy innego ducha. Ducha Świętego, przełożeni ludu i starsi. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki któremu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim, całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu, i co tu jest napisane? W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Nie tak jak dzisiejsi uzdrowiciele mówią, że on w swoim imieniu uzdrowił. Bo sam słyszałem, że on nie uzdrawia w imieniu Jezusa Chrystusa. On uzdrawia w swoim imieniu, bo on jest i już dalej nie będę ciągnął, bo to są daleko idące nadużycia. Ale miał tutaj Piotr jasność. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście. Czy Piotr chciał niesłusznie oskarżyć ich o coś, czego nie zrobili? Dlaczego powiedział, wy ukrzyżowaliście? Przecież Rzymianin przybił Pana Jezusa. Też Rzymianin przebił jego bok. Rzymianie go zaprowadzili. To tak miało być, że to przecież rękami bezbożnych zostało to wykonane. A więc, no, nie ten Aleksander, nie ten Jan, nie ten Kajfasz, nie Annasz. No, oni byli czyści. Nieprawda. Duch Święty wyraźnie mówi, wy ukrzyżowaliście. Wy ukrzyżowaliście, wy jesteście tego winni. To jest wasze dzieło. Nawet jeśli tylko pociągaliście za sznurki, albo jeśli tylko byliście bierni. Bo też bierność wystarcza, żeby być w pełni winnym. Piłat umył ręce. Nie, on nie miał z tym nic wspólnego. To jeszcze dał świadectwo, on jest sprawiedliwy, ale kazał go biczować, a biczować sprawiedliwych jest wbrew prawu. I nie wolno tego robić. Bóg nie zostawi bez kary tego, kto tak postępuje. I tutaj, którego Bóg zbudził z martwych. Też mamy świadectwo zmartwychwstania. Pan Jezus Chrystus powstał z martwych. I dzięki Niemu, dzięki Panu Jezusowi, ten chory stoi zdrów przed wami. I o Panu Jezusie tutaj dalej Duch Święty przez Piotra mówi świadectwo. On jest tym kamieniem, kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Czyli takim, który jest najważniejszy. Takim, który bez którego żadna budowla nie powstanie. I on właśnie tym kamieniem węgielnym, wokół którego buduje się Kościół Boży, jest. I nie ma w nikim innym zbawienia. Tylko w Panu Jezusie jest zbawienie. Nie ma w nikim innym zbawienia. Tylko Jezus zbawia. Tylko Chrystus. Tylko w Nim jest zbawienie. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom,
przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko imię Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj diabeł na różne sposoby próbuje tę prawdę przeinaczyć. Są tacy, którzy mówią, że no, trzeba do tego jeszcze dodać jakąś no, szlachetną pracę grzesznika, żeby on był tutaj pożyteczny społeczeństwu, to tak dodać pod różnymi płaszczykami. Jedni, że z wdzięczności, drudzy, że to jest tak naturalna konsekwencja, inni, że no przecież zbawienie jest z łaski i z uczynków, łaski i uczynki to jest tak naprawdę dopiero wiara czynna w miłości, bez wiara bez uczynków jest martwa. Wyrywają z kontekstu Jakuba, gdzie wiemy, że co z tego, że jest martwa, jeśli jest wiarą i zbawia. Więc tutaj wyraźnie widzimy, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Inni z kolei przekręcają i się pojawiają takie nauki, że jakieś imię wymyślają dla Pana Jezusa, inne, że niby z hebrajskiego czytują i tak dalej, i że to nie jest Jezus, tylko inna forma. Natomiast my mamy natchniony Nowy Testament po grecku i nie znamy samogłosek z hebrajskiego, jakie tam były. Więc tam jest pełno błędów w odczytywaniu tego, co ci ludzie mówią, bo na przykład jest taka forma promowana Jeszu. No tak, tylko że ta litera Shin może być czytana jako Szy i jako Sy. I dlaczego Shin? To już jest całkowicie wymyślone. Natomiast po grecku mamy wyraźnie powiedziane, jak to słowo brzmi. I my jako Polacy mamy to szczęście, że dokładnie brzmi tak jak po polsku. Jezus. Jezus. Jezu. Te formy są dokładnie takie, jak objawione w Nowym Testamencie po grecku. Więc o ile Brytyjczycy mają problem, faktycznie tam trochę jest to już ich forma Jesus i tak dalej. Jeśli ktoś by chciał się bawić taką małostkowość, musiałby mówić tak, jak po polsku mówimy, bo po grecku jest Jezus. I widząc odwagę Piotra i Jana, i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. I znowu diabeł atakuje Pismo Święte, mówiąc, że listy Piotra i listy Jana nie mogły być napisane przez Piotra i Jana. Dlaczego? Dlatego, że grecki listów Piotra i grecki pism Jana jest na najwyższym poziomie. W tamtym czasie tak doskonale pisali tylko najlepsi profesorowie Greki, którzy mieli doskonałe, lekkie pióro. Najwyższej jakości literaci w tamtym czasie tak pisali, jak pisał Jan. Tylko, że diabeł często tak atakuje, zapominając, że jest upływ czasu. I Jan, i Piotr, zanim napisali listy Jana i listy Piotra, to byli bracia, którzy wiele lat służyli Kościołowi. Tutaj widzimy ich zaraz po tym, gdy Pan Jezus został wzięty do nieba. Faktycznie to byli ludzie oderwani od sieci, czy też w inny sposób nieuczeni i prości. To jest prawda. W Dziejach Apostolskich 4:13 to byli ludzie nieuczeni i prości. I nawet pomijając to, że Bóg może oświecić najprostszego człowieka i dać mu po prostu mądrość bez nauki, to nawet analizując czas i ich pracę wśród ludu Bożego, to mówiąc tak po naszemu, oni się do czasu, gdy to napisali, otrzaskali. Oni po prostu mieli i kontakt z braćmi i siostrami w różnych sytuacjach życiowych i musieli się nauczyć usłużyć tym słowem i grupie, która jest bardzo zaawansowana, i grupie, która jest bardzo prosta. I ludziom z różnych krain, o różnych odmianach, Greki musieli, bo wtedy mówiono po grecku,
i musieli po prostu jeżdżąc z Ewangelią dopasowywać się do różnych sfer. Widzimy, że przecież oni tutaj też rozmawiają z wierchuszką izraelską. I jakoś rozmawiają. Nie jest tak, że nie potrafią się odezwać, więc już też to pokazuje, że Duch Święty te słowa, które oni powiedzieli, przez nich te słowa przeszły, na tych ludziach już w tamtym czasie, gdy byli nieuczeni i prości, zrobiło wrażenie. Więc tym bardziej ślepi oskarżyciele Słowa Bożego mówiący, że listy Piotra i Jana mogą być po prostu, są za mądre na tych ludzi, pokazują, że ten fragment tej wypowiedzi, gdzie ci uczeni w piśmie mówią, no przecież to jest za mądre na nich, no ale oni sami ich widzieli. Sami widzieli Piotra i Jana, jak tak mądre rzeczy do nich mówili. Więc tym bardziej, jak przyszedł czas pisania listów Piotra i Jana i objawienia Jana, tym bardziej jest to Słowo Boże o najwyższym poziomie greki. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co powiedzieć. Dwa dowody. Jedno, doskonała wypowiedź. Drugie, faktyczne uzdrowienie. I tutaj możemy sobie przypomnieć nieszczęśnika, którego znamy jako Faraon. Faraon miał przez Mojżesza i Aarona pokazane wiele cudów. I zatwardzał swoje serce. Na początku ci jego czarodzieje, którzy byli przy Faraonie, także potrafili podrobić cuda, które robił Aaron i Mojżesz. I w pewnym momencie czytamy, że Faraon zatwardził swoje serce. Potem znowu był cud, znowu ci czarodzieje podrobili ten cud i znowu Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny, gdy to czytamy, dochodzimy do takiego dziwnego miejsca, że czarownicy nie umieli podrobić kolejnego cudu Aarona i Mojżesza. I ci czarodzieje powiedzieli Faraonowi: palec Boży w tym jest. Oni już sobie odpuścili. Oni już wcześniej może nawet tak po ludzku myśleli, a co tam ten Mojżesz i ten Aaron nam tu pokazuje? My mądrością Egiptu potrafimy zrobić podobne rzeczy. My umiemy to, my umiemy tamto, da się to zrobić. Żadnego działania Bożego w tym nie ma. I nagle ci czarodzieje, uczeni w mądrości egipskiej, mówią: dotarliśmy do ściany, my już nie umiemy zrobić tego. Tu jest palec Boży. Powiedzieli to Faraonowi. No więc, co powinno się stać, gdy dokonali oczywistego cudu, mówiąc ludzkimi sprawami? Bo wiele cudów jest tak zwanych nieoczywistych. Czyli boli mnie kręgosłup, ktoś się pomodli, Pan mnie uzdrowi, ale medycyna zna takie efekty placebo, czy też psychologia, że dostałem wsparcie, faktycznie przestaje boleć. Rzecz nieoczywista. No ale tu mamy człowieka, który miał ponad 40 lat i został uzdrowiony. Całe miasto go znało, wiedziało doskonale, w jak nędznym położeniu jest ten człowiek. Całkowicie nie dało się tego przeoczyć. To nie było coś takiego, że było nieoczywiste. To był oczywisty cud. To była rzecz, która, można powiedzieć, w ogóle nie do podrobienia żadnymi sposobami. I co widać? Naradzali się. Kazali im opuścić Radę Najwyższą. Zaczęli ze sobą dyskutować. I można by oczekiwać, no tak, teraz mieli piękną wypowiedź Ducha Świętego, Duch Święty dał świadectwo, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, więc na pewno w obliczu
tego oczywistego cudu i tej przemowy chcą się naradzić. No, musimy pokutować, musimy przeprosić. Nie. 16 werset. Knują dalej. Oni w ogóle nie są tym zainteresowani, że to jest prawda, co ci ludzie Piotr i Jan im powiedzieli. Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Usuń człowieka, usuniesz problem, mówił Stalin. Dokładnie ta sama stara nauka diabelska. To nie prawda jest problemem, z którym musimy się zmierzyć i się do niej dostosować. To ci, co mówią prawdę, są problemem, uciszmy ich. Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i że nie możemy temu zaprzeczyć. Oni wiedzą. Wiedzą. I co robią? Uciszają to, aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło. Przestraszmy ich. Diabeł potrafi straszyć. Jest nawet do sióstr powiedziane, abyście nie dały się nastraszyć. Bo tak naprawdę diabeł chodzi jak lew ryczący wokół i chciałby zrobić krzywdę, ale anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Więc ono chodzi do tego obozu założonego przez anioła pańskiego wokół domu i ryczy. Chciałby tam zrobić krzywdę, ale nie może. Więc łazi dookoła. Może się jakaś dziura znajdzie. Może jakoś przez okno wejdę. Może coś tym rykiem chociaż postraszę. I oni też tu straszą. Ale z nauczania księgi Hioba wiemy, że aby Hiob był dotknięty, to najpierw diabeł musiał dostać pozwolenie od Boga. Ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię, dopóki Bóg Ojciec nie zdecyduje, że wróbel spadnie na ziemię, a my jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. Więc, żeby diabeł mógł coś wierzącemu zrobić, to musi dostać pozwolenie od Boga Ojca. I widzimy, że oni tylko mogli tutaj ich trochę postraszyć. Aby się nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo nie mówili. I diabeł ma cały czas tą samą strategię. Nie mów, milcz. Pan Jezus mówi, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Diabeł mówi, głoś Ewangelię, jeśli trzeba, to użyj słów, ale pokazuj swoim życiem. Ale przecież słudzy diabelscy, jak wiemy z listu do Koryntian, przybierają postać sług sprawiedliwości. Oni są w tym lepsi od nas, żeby wyglądać na porządnych. Chrześcijanin ma być porządny jako uczeń Pana Jezusa, ale to nie jest sposób głoszenia Ewangelii. To jest nasz obowiązek chrześcijański, żeby według Słowa Bożego żyć. Natomiast nie jest to żadne świadectwo. Sikhowie są dużo lepsi od nas. Czy inne grupy, które są wysoce etyczni. Jest cała gama etycznych ateistów. Ludzkość dzieli się na 5 zasadniczych grup. Jedną z nich są etyczni ateiści. Oni są w humanistycznych regułach wyśrubowani. Oni są niewierzący, ale etyczni. Pożyczyli z chrześcijaństwa etykę. Wymieszaną oczywiście z innymi wielkimi systemami etycznymi filozofii różnego świata. I my jako wierzący nie mamy z nimi żadnych szans. Przegrywamy, jeśli chodzi o zewnętrzne świadectwo. Natomiast oni nie są w stanie powiedzieć o Panu Jezusie, bo w Niego nie wierzą. I też są religijni różnego rodzaju aktywiści. Jeśli się weźmie mormonów, doskonali biznesmeni, uczciwi, do bólu, fałszywa Ewangelia, zbawienia z uczynków. Więc są porządni, bo chcą zarobić na zbawienie. I mają fałszywą Ewangelię. Oprócz Biblii mają Księgę Mormona. Ale jak się chciałoby porównać przeciętnego, wierzącego, amerykańskiego z Mormonem, to bardzo trudno znaleźć porządniejszego chrześcijanina zbawionego z łaski, który byłby zewnętrznie porządniejszy od przeciętnego mormona. I my na swoim terenie mamy innych takich. I to doskonale pokazuje, że tylko mówienie nas wyróżnia.
powiedzenie prawdy. Jezus jest Zbawicielem. Jezus jest Zbawicielem, który umarł za nasze grzechy. Nie ma w nikim innym zbawienia. A ci mówią, lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. I dokładnie w tym kierunku idą współczesne media. Kto gdzieś na przykład publikuje jakąś treść chrześcijańską, to wie, że może nieraz widział, że różne treści wulgarne są w tych mediach puszczane. Ale jak głosi się o Panu Jezusie, to nagle się okazuje, że jest to zablokowane. Na Facebooku, na YouTubie kanał jest zawieszony, zlikwidowany. Dlatego, że aby nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan powiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. Każdy z nas musi sobie zdać sprawę z tego, że wolą Bożą jest, żeby poselstwo Boże się rozchodziło, żeby Ewangelia sięgała jak najszerzej i ona jest przekazywana słownie. Jak słyszeliśmy tutaj na samym początku, że oni usłyszeli, czwarty werset, wielu zaś z tych, którzy usłyszeli tę mowę, uwierzyło. List do Rzymian mówi, jak uwierzą, jak nie usłyszą. Po prostu nie ma innej drogi. Tylko jest droga taka, że jest to słowo, na początku było słowo, a słowo ciałem się stało i całe chrześcijaństwo jest oparte na komunikacie słownym. Nie ma innej drogi. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus jest słowem. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga. Odpowiedź jest oczywista. Nie. Mamy słuchać Boga. Bóg powiedział, idź i mów. Idź i nie milcz. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Każdy z nas nie może nie mówić, jeśli faktycznie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Słynny kaznodzieja Charles Spurgeon powiedział, że jeśli ktoś mieni się chrześcijaninem i nie głosi Ewangelii, to dlatego, że sam nie jest zbawiony. Bardzo ostre słowa. Ale Pan Jezus mówi podobne. Z obfitości serca mówią usta. I jeżeli człowiek uwierzył w Pana Jezusa, to nie może nie mówić o tym, co przeżył. On uwierzył w Pana Jezusa i całe jego życie nabrało znaczenia. Przedtem szedł na wieczne potępienie do jeziora ognia i siarki, a nagle teraz idzie do nieba. No jak można o tym nie powiedzieć? Co mogą ludzie ze świata zrobić? Mogą tylko zagrozić im ponownie, po raz drugi. O, to już drugi raz. I drugi raz i zwolnili ich. Nie znajdując nic, żadne paragrafy tego nie określały. Nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Gdyby lud wtedy nie wysławiał Boga, to być może oni by jakoś dalej poszli. Ale to byli wytrawni politycy. Nie było wtedy demokracji, ale procesy były podobne. To, co chciał tłum, miało znaczenie dla rządzących. I nawet kiedyś taką wypowiedź słyszałem jednego z szejków z krajów arabskich. Powiedział, u was w Europie to jest fajnie, jest demokracja. I najwyżej człowiek przegra wybory za 4 lata. A u nas, jak lud jest niezadowolony, to ścina swojego władcę. I nie ma dalej już żadnych wyborów. I tutaj oni działali w warunkach właśnie takich, że gdyby ten tumult nadmiernie się wezbrał w obronie uczniów,
to za chwilę przyszłaby władza rzymska, nie pytając, po prostu uciszyć. Ma być pokój rzymski. I tak samo jest w wielu przypadkach dzisiaj. Jeśli my głosiliśmy Ewangelię na uniwersytecie, to głosiliśmy przez kilka lat. Miesiąc, miesiąc była ewangelizacja. I kiedy ona się skończyła? Wtedy, kiedy jeden z ludzi, który też chciał, też wierzący człowiek, ale on to zrobił tak w sposób trochę, bo mu się należy, bo my to zawsze podchodziliśmy do tego tak z łaski. Czy moglibyśmy prosić o salę jako studenci? Bo chcielibyśmy przeprowadzić spotkanie studenckie i tak dalej, i tak dalej. I łaska Boża, że bezbożny rektor zawsze się zgadzał. Zawsze się zgadzał, proszę bardzo, tutaj jest sala. Rozlepialiśmy ogłoszenia, rozdawaliśmy ulotki, było spotkanie. Studenci słyszeli, czasami było mniej, czasami więcej, ale co miesiąc były takie spotkania. Ale inny właśnie człowiek na paragrafach chciał wjechać na uniwersytet. Wierzący, mądry, wykształcony człowiek. I wtedy rektor ten sam, który nam się na wszystko zgadzał, nagle mówi: o nie, uczelnia to nie kościół. Uczelnia to nie kościół. Tutaj nie ma miejsca na religijne jakieś takie akcje. I zabronił jemu i nam. Wszystkim zabronił. Oczywiście z wyjątkiem rzymskich katolików. Nawet mu to kiedyś wytknąłem. To powiedział, że zrobi z tym porządek, do dziś nie zrobił. No, bo to jest akurat właśnie ci arcykapłani Aleksander i Jan są nad nim. Więc nie mógł tego uciszyć. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich, i to jest bardzo ciekawe, przyszli do braci i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Jaka była reakcja Kościoła? Reakcja Kościoła była taka, jak tutaj widzimy, chwała Boża. Widzimy, jednomyślnie podnieśli głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi swego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. My wiemy, że władze tego świata są zbuntowane przeciwko Bogu. Wiemy, że oni chcą zrzucić Boże jarzmo z siebie. I wiemy, że są bardzo rozgniewani na Boga. I wiemy, że prześladują wierzących nie ze względu na tych wierzących, tylko ze względu na Chrystusa, którego ci wierzący opowiadają. Więc tutaj mamy jednomyślność w tym, że wiemy doskonale, że te władze tego świata najchętniej to by nie chciały słuchać Chrystusa. 26 werset. Zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Piłat i Herod w momencie, gdy chcieli ukrzyżować Pana Jezusa, stali się od tego dnia przyjaciółmi, choć przedtem byli dla siebie wrogami. Jeśli chodzi o wrogość do Chrystusa, to świat się nagle jednoczy przeciwko Chrystusowi i jest w stanie wszystkie te przeciwności zetrzeć. Antychryst zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, na 7 lat. I kogo tam nie będzie? Tam będą Mahometanie i Żydzi i wszystkie inne grupy, które teraz sobie podkładają bomby. Sami Mahometanie z Mahometanami nie potrafią żyć w pokoju, bo Alawici podkładają bomby szyitom, szyici, wahabitom, wahabici, tamtym. A tu nagle nie tylko między sobą będą w jedności, ale jeszcze z Żydami będą w jedności. Będą w jedności z chrześcijanami, którzy zostaną po pochwyceniu. Bezbożni chrześcijanie, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa, zostaną po pochwyceniu na ziemi. I z tym tworem będzie jedność. Dlaczego? Bo będą przeciwko Chrystusowi, a będą z antychrystem. Będą z człowiekiem grzechu. Zjednoczą się przeciwko Chrystusowi i nagle się staną przyjaciółmi. To przecież tak jest, że osoba Chrystusa albo doskonale jednoczy wierzących,
albo doskonale jednoczy wrogów Chrystusa. Pan Jezus przyszedł rzucić ogień na ziemię między dwoma zjednoczonymi frakcjami. Między zjednoczonymi sługami diabła przeciwko zjednoczonym sługom Chrystusa. Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Wiemy, że ofiara Chrystusa była przed założeniem świata postanowiona i każdy wierzący w Chrystusa już przed założeniem świata jest Panu znany. Pan zna tych, którzy są Jego i niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. A więc widzimy, że to było oczywiście Bożym planem. Ale każdy z tych ludzi, który przyłożył do tego rękę, w pełni jest odpowiedzialny za wrogość wobec Boga. To jest właśnie taka kwestia, że każdy, nawet jak jest wrogiem Bożym, to tylko w tym zakresie realizuje plan Boży, w jakim Bóg mu na to pozwoli. I nie ma tutaj czegoś, nad czym Bóg nie miałby kontroli. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Konsekwencją tego wszystkiego widzimy, że gdy skończyli modlitwę, zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Także jest tutaj taki fragment, który pokazuje nam, że wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę. 32 werset. I to powoduje, że jeżeli mamy wspólny cel, to mamy też wspólne zgromadzenie i wspólne działania. Czy to Fundacja RLH, głosimy Ewangelię przez literaturę, czy też budynek zborowy. I jeżeli teraz jakiś wierzący rozstrzygnie, że chce przeznaczyć część swoich prywatnych środków na cel wspólny, to od tego momentu to jest wspólne. Tak zostało tutaj to pokazane między 32 a 37 wersetem. Nikt nie wymusza, bo jest to dobrowolny dar wierzącego, który wie, że to, co do niego należy, Pan mu dał w zakresie takim, jakim dostał jako szafarz. Jeden ma więcej, drugi mniej. Ale dopóki ma swoje, bo widzieliśmy potem Ananiasza i Safirę, dopóki było twoje, mogłeś z tym robić, co chcesz, Piotr powiedział. Przecież nie było w tym problemu. Możesz to użyć tak, jak lubisz. Ale w momencie, kiedy przeznaczasz to na wspólny cel, to jest to już do wspólnej kiesy i oni tu taką kiesę mieli. To tak dalece szło, że oni akurat byli wtedy ludźmi, którzy opuszczali okolice Jerozolimy i okolice te bliskie Jerozolimy i dlatego sprzedawali te domy, bo wiedzieli, że za chwilę będzie czas, kiedy i tak nie będą tego mogli zachować. Bo w okolicach 69 roku tam już kroczyły wojska rzymskie i ani jeden z tych domów nie został w całości. To zostało mocno zniszczone, bo były różnego rodzaju wydarzenia historyczne. Więc tak samo wierzący wiedzą, że ten dom nasz, ziemia, ma ulec zagładzie, spłonie. I jakimi mamy być w postępowaniu naszym, wiedząc, że to wszystko ulegnie zagładzie. Tak samo oni wtedy wiedzieli, że za chwilę nie będą już tu mieszkać. A z kolei podróżować z wielką ilością pieniędzy to nie było tak jak dzisiaj, że sobie Western Union nadam, pojadę sobie wygodnym samolocikiem czy pociągiem i sobie odbiorę w Rzymie całą kwotę. Nie, trzeba było to wszystko tachać, po drodze byli zbójcy i tak dalej, i tak dalej. Więc też trzeba mieć tego świadomość, że warunki były takie, że wiedzieli, że jeśli mają coś zachować, to tylko z łaski Bożej. My też dzisiaj tak mamy. Bo to mało takich sytuacji jest, że gdzieś jakieś przeksięgowanie bankowe i nagle z konta znika kilkadziesiąt tysięcy. W Cyprze tak mieli bieżący, że rząd zamroził w
piątek czy w czwartek pieniądze, było święto jakieś tam i w weekend zamknięte były wszystkie banki, a w poniedziałek wszyscy mieli mniej, bo rząd od każdego, kto miał depozyty, zabrał część pieniędzy. Więc tutaj my jesteśmy na świecie, gdzie z tych pieniędzy możemy tylko użyć tylko tyle, ile Pan nam daje. I przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. Dzisiaj apostołów nie ma. Dzisiaj to zgromadzenie jest najwyższą ludzką władzą na ziemi. I gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa, tam Pan Jezus jest pośrodku nich. I to zgromadzenie decyduje, czy i jak dane pieniądze użyć. Gdy już są wspólne, dopóki nie są wspólne, są prywatną własnością wierzącego i nikomu nic do tego, co z nimi robi. Widzimy, że Barnaba sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. I w tym momencie były to już pieniądze Kościoła, nie Barnaby. I dopóki je miał, mógł robić, co chciał. Jak je złożył, stały się własnością zboru. I widzimy, że tu wszystko to jest doskonale działająca maszyna ukierunkowana na głoszenie Słowa Bożego. Dziś, poza szczegółami takimi, że nie mamy już wśród nas żywych apostołów, wszystko wygląda podobnie. Mamy Ducha Świętego. Duch Święty, jeśli Mu udostępnimy swoje usta, przez nas może dać świadectwo. Duch Święty jest w stanie nas napełnić, gdy będziemy w wierności modlić się do Boga i wtedy jest tutaj wszystkie te zasoby dla nas dostępne. Przede wszystkim mamy poselstwo do powiedzenia. Nie ma w nikim innym zbawienia, tylko Jezus. Albowiem nie ma żadnego innego imienia, tylko Jezus. Danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. I tak mamy mówić my.